Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzisiaj w dołu Marcina Dybowskiego. Na gorąco komentarz, no jeszcze ten gorący moment, kiedy jesteśmy po wyborach do samorządów. Niektórzy mówią administracyjnych, lokalnych, nieważne. Tym razem wszyscy wygrali. Ale czy Polska mm -hmm. przegrała? Podobnie jak w poprzednim rozdaniu, tak? To według mnie pokazuje właśnie, że. Jesteśmy w pewnym pacie, tak? to znaczy yy, takiej sytuacji, w której yy, ta, yy, ciągle będzie to samo, tak? Zużył się pewien układ ten okrągłostołowy. Yy, zużyli się ci aktorzy i yy, w Wciąż będzie sytuacja tego rodzaju właśnie, że tak naprawdę każdy będzie mógł twierdzić, że wygrał, a z drugiej strony każdy będzie też mógł narzekać, że nie wygrał, czyli że przegrał te, te wybory. Natomiast z punktu widzenia takiego takich refleksji dotyczących właśnie fałszerstw wyborczych, no to tutaj właśnie w tych wyborach samorządowych zawsze... Trudniej jest dyscyplinować fałszerzy, ponieważ te interesy różnego rodzaju są bardziej, bardziej rozproszone. No ale ja cieszę się na przykład, że w konfrontacji z tym sztucznie wytworzonym poprzez fałszowanie wyborów, z tym wskaźnikiem frekwencji. Tutaj mamy do czynienia z, właśnie z takim bardziej urealnieniem tej frekwencji. To nie jest tak, że ta frekwencja tak strasznie spadła, tylko po prostu to fałszerstwo w 2023 roku było na tak wielką skalę zrobione, że właśnie dorzucane głosy na te komitety, które, które miały, że tak powiem, poprawić sobie. Wynik wyborczy, żeby Prawo i Sprawiedliwość nie doszło do władzy w trzeciej kadencji, no to po prostu to dorzucanie głosów w 2023 roku właśnie było tak duże, że ta frekwencja także była olbrzymia. Bo to jest zawsze w ten sposób, że jeśli się fałszuje wybory, no to trzeba później uzupełnić to, że niby byli ci, którzy głosowali. W związku z tym na listach wyborców trzeba dostawiać zygzaki, żeby to się jedno z drugim. Zgadzało. Tak było na przykład w Stanach Zjednoczonych, jak na Trumpa głosowano w dużej liczbie, no to tamci dowozili te głosy na Bidena, niby oddawane, po to, żeby przelicytować, przelicytować Trumpa. I też w Stanach Zjednoczonych przecież w kosmos skoczyła e, frekwencja w frekwencji z 2000, 20, 2023 roku w Polsce e, żaden socjolog nie był w stanie wytłumaczyć Skąd się wzięła ta wielka frekwencja, a dzisiaj dzisiaj właśnie po prostu już ta frekwencja jest taka bliższa, że tak powiem prawdy ona jest zawsze... E, e, o 5 góra 10% różni się od frekwencji ewentualnie tej parlamentarnej. Więc jeśli dzisiaj właśnie jest ta niska frekwencja, to nawet dodając 5 czy 10%, to mamy właśnie tę frekwencję prawdziwą, jaka była w 2023 roku, jeśli by liczyć tylko te głosy, które rzeczywiście zostały oddane. Czyli tak jak myśmy to też w 2023 roku określali, że prawdziwa frekwencja nie żadne 70 parę procent, tylko w okolicach 65% najwyżej była frekwencja. Tych faktycznie, którzy się pojawili w owodowych komisjach wyborczych, a i wynik też był, byłby zupełnie inny w 2023 roku. Tutaj nastąpiło to urealnienie. Ta frekwencja po prostu jest taka, jaka, jaka właśnie jest, bo nic, nic nie wskazuje na to, co takiego niby zdarzyło się wielkiego. Przecież tak samo nienawidzące się te dwa plemiona po prostu pobiegły do, do wyborów. No ale tak jak powiedziałem. Ten interes był za bardzo rozproszony, żeby się tak, że tak powiem, poddać tylko jednej jakiejś metodzie, że tak powiem, w każdym razie, tutaj mamy y, takie refleksje, że, że, że te prze, y, wybory były y, jakby bliższe prawdy, jest y, y, ta frekwencja. Natomiast jeśli chodzi o takie przykłady fałszowania wyborów, które zupełnie nie mają y, żadnego odz, y, odzwierciedlenia później w komunikatach np. Państwowej Komisji Wyborczej, no to tutaj jest y, chociażby przykład Ostrowi Mazowieckiej, gdzie y, y, ludzie głosowali na kartach, Sfałszowanych kartach wyborczych, gdzie po prostu nie tylko nazwiska kandydatów zostały zmienione, ale nawet komitety wyborcze były pozmieniane. Nie te nazwy i nie nad tymi kandydatami. Podobnie zresztą było w Warszawie, tylko że kwestia inna. Te karty wyborcze były tak sfałszowane, że nie można było oddać głosu na jeden z komitetów wyborczych, bo nie było miejsca tzw. kratek. Do postawienia krzyżyka, mimo to głosowanie trwało, prawda, w najlepsze. Tak samo w Ostrowi Mazowieckiej, mimo że podniesiono natychmiast tę sprawę, że są sfałszowane karty wyborcze, nie przeszkadzało to komisarzowi wyborczemu i państwowej komisji wyborczej przemilczeć tą sprawę i kazać ludziom dalej uczestniczyć przez cały dzień w głosowaniu na fałszywych kartach wyborczych, gdzie podkreślę jeszcze raz, na przykład, Ktoś, kto kandydował z innego komitetu wyborczego, był wymieniony na liście innego komitetu wyborczego. Inny komitet wyborczy z kolei miał w innym miejscu innych kandydatów. Była jedna wielka po prostu pomyłka, i mimo że to wyszło, nie było żadnej interwencji, nie było żadnego drukowania kart, nie było zamknięcia obwodowych komisji wyborczych, co powinno absolutnie nastąpić. Głosowanie sobie najlepsze trwało, tylko przewieziono inne, inne plakaty informujące, kto gdzie jest faktycznie kandydatem i z jakiego komitetu wyborczego, ale jakie to miało znaczenie, skoro człowiek i tak później tych kandydatów nie mógł znaleźć na karcie wyborczej, a mimo to Państwa Komisja Wyborcza mówiła o zupełnie innych problemach, mówiła o tam jakichś trzeciorzędnych zupełnie sprawach. No po to, żeby dziennikarze usłyszeli to, co kochają usłyszeć, czyli że wszystko jest w porządku, wsio w pariatkie, a tylko tam jakieś są ekscesy, takie czy inne, o których można będzie napisać. Będzie duża klikalność, ale broń Boże, żeby Polacy się dowiedzieli, że po prostu jakieś eksperymenty trwają na żywej tkance narodowej, prawda i patrzą na ile będą mogli się po, posunąć w tym fałszowaniu. No, Ciekaw jestem, jakie będą protesty wyborcze w tej sprawie, jaka będzie reakcja. Ale co to ma sądów. jakieś znaczenie, panie no, po wybory tych, po, po tych, tych wyborach. Tak, powinny być powtórzone. Tak, no właśnie, nie rozumiem. Ja się zgadzam z Panem. Tylko po doświadczeniach z ostatnich wyborów do Sejmu i Senatu, w wyborach parlamentarnych, gdzie moim zdaniem trzeba było powtórzyć te wybory. To, tak, to nie jest no, tak, że to, to, to było tyle i konkretnych zarzutów wyborczych, tak, 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 błędów oczywiście. wskazanych, no to zrobiono sobie oczywiście z tego chudzenie. Nawet samo to, że sama zagranica się przyznała do tego, że bezwzględnie wpływała na wynik wyborów w Polsce już powinno w normalnym, niepodległym państwie doprowadzić do nakazania powtórzenia wyboru i nakazania zamknięcia gęby wszystkim ambasadorom obcych państw i samym tym państwom, nawet ze wskazaniem jakichś konsekwencji, jakie je spotkają za to, w jaki sposób chcą wpływać na głosowanie w, w państwie obcym, tak, więc no, po prostu każde szanujące się państwo tak by postąpiło, no, no, natomiast nie, nie ten kabaret po stołowy no przykre to jest, niestety przyklepane zostały wybory 2023 roku, oczywiście tradycyjnie Prawo i Sprawiedliwość też żadnego protestu wyborczego skutecznego nie złożyła, no jest tak, jak to powiedział świętej pamięci Jerzy Targalski, mianowicie, że y, sądy są tylko przedłużeniem po prostu całego tego mechanizmu fałszowania wyborów, no ale przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej jest przecież osoba, pan Sylwester Marciniak, y, powiązany z dawnymi służbami, z wojskową służbą y, w, z WSW, y, przecież która jest na liście tych właśnie służb y, y, terroru. Komunistycznego i pan Marciniak po prostu wykonuje swoje zadanie. Państwowa Komisja Wyborcza wzięła udział w fałszowaniu wyników referendum, bo przypomnijmy przecież, że nie, nie, nie wydrukowała ani jednego obwieszczenia o referendum, czyli teoretycznie nie spełniła zupełnie podstawowego warunku referendum powinno być nawet dla samego tego faktu powtórzone, ponieważ nie zostało tak naprawdę ogłoszone, bo to, że ktoś ogłosił coś w telewizji, a nie ogłosił tego w postaci obwieszczeń, które muszą być wywieszone lokalnie, w tradycyjnych takich miejscach, gdzie, gdzie ludzie się mogą zapoznać z tą informacją, bo w dalszym ciągu taki staroświecki u nas jest sposób, ale konstytucyjnie i ustawowo jedyny do ogłoszenia czegokolwiek, no to, jest, to są właśnie te obwieszczenia. Obwieszczenie się nigdy, nigdzie w całej Polsce nie, nie, nie ukazało, na przykład w sprawie. Referendum, no ale, ale to, 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 to są błahostki dla tych współpracowników okrągłego stołu. No i dla nich jest to po prostu obojętne, byle się kasa zgadzała, chyba tak. No. no dobrze, to proszę mi wytłumaczyć. Ja to głupi chłopak, młody jestem, albo stary, już nie wiem jak cię nazwać, ale już naprawdę niewiele rzeczy jest mi w stanie zdziwić. A Ale mamy rolników. No niektórzy mówią, że mieszkańców wsi to nie to samo. Chociaż mhm. ja utożsamiam mieszkańców wsi z rolnikami. No dobrze, mylę się w tej materii. I bierzemy pod uwagę, kto głosował na kogo na wsi. 55% na PiS. 17% na trzecią drogę. Jakieś tam 10% na Platformę Obywatelską, na czwartej pozycji Konfederacja. I nie chodzi tutaj, żeby faworyzować Konfederację, tylko w znaczeniu takim, czy w kontekście walki czy też wsparcia rolników w kwestii Zielonego Ładu. To zaraz, rolnicy głosują na swoich oprawców? Poniekąd tak, poniekąd tak. No to są, e, trzeba wiedzieć, jak bardzo skorumpowany, jak bardzo e, mafijny jest układ w tej Polsce powiatowej i gminnej. Tak? To, to właśnie na tym polega e, fenomen, e, że Polska nie zmienia się w tu, gdzie powinna najbardziej się zmienić, że te zmiany, nawet te osiem ostatnich lat Prawa i Sprawiedliwości to nie były zmiany systemowe, tak? To była pewna kosmetyka, to znaczy nawet ratowanie rzeczywiście nie wiem, z pewnych struktur państwa, leczenie, ale nie zmiany systemowe. Chodzi o to, żeby rewolucja i rewolucjoniści zawsze mogli wrócić z powrotem. Że dopiero wtedy system się zmienia, kiedy właśnie są wprowadzane zmiany systemowe, a nie, a nie takie pudrujące. No i jeśli się nie zmieniło Polski właśnie w kwestiach. Fundamentalnych, tylko się uważało, że wystarczy zmienić pewne tam jakieś, nie wiem, etykiety albo personalnie pewne rzeczy. Można nawet doprowadzić do tego, żeby było mniejsze złodziejstwo. Owszem, można doprowadzić do tego, że będą lepiej ściągalne podatki, że nawet będą pieniądze lepiej wydawane, że nie będzie takiego złodziejstwa przy budowie dróg albo no, na przykład chociażby przy budowie. Mm, mierzej prze, przepływu przez mierzeje Wiślaną, tak rzeczywiście tyle kosztowała ile miała kosztować pewnie gdyby rządzili ludzie od Tuska wtedy no to tak jak ze stadionem warszawskim by kosztowała dwa razy więcej albo trzy razy więcej no więc ale, ale zasadniczo nie zmieniono systemu jako takiego. W związku z tym te układy, te przymusy, te zależności w pracy, a poza tym także i zwykłe fałszerstwo. No przecież. Przecież przy naszym systemie wyborczym, w którym można naprawdę absolutnie zapanować nad całym procesem wyborczym, żeby przegrać wybory samorządowe, to trzeba być naprawdę ostatnim jełopem. No jeśli wójt ma w swoim ręku cały proces, bo znowu to wróciło, już, już ani... Tzw. urzędnicy wyborczy ani komisarze wyborczy, właśnie w sposób systemowy to nie zostało zmienione. Komisarze wyborczy w dalszym ciągu to są sędziowie z czasów Bieruta, jeszcze i Gomułki, a nie ludzie, którzy mogą startować na przykład w, w jakimś konkursie, że jeśli się wykaże ktoś świadomością prawa wyborczego, to może zostać komisarzem wyborczym. Nie, on musi być sędzią. Urzędnik wyborczy musi być albo byłym urzędnikiem. Albo obecnym urzędnikiem administracji, czyli to musi być człowiek od nich, tak? I później to polega na tym, że co prawda komisarz wyborczy się powinien czymś zająć, urzędnik wyborczy powinien coś nadzorować, ale oni podpisują dokument, że oni to zlecają na zasadzie pracy zleconej właśnie wójtowi, burmistrzowi, który za chwilę ma być wybrany, tak? I teraz tak, urząd w tym urzędzie, wójt ma w swojej kasie pancernej pieczęcie, Cały czas w takim strasznie niedostępnym miejscu dla burmistrza, jakiego własny sejf. On ma pieczęcie od wszystkich komisji wyborczych w całym tym podlegającym mu, że tak powiem, regionie, tak? No jeśli on ma, bo do niego przywozi druk z drukarni, przywożą karty do głosowania, nie ma nikogo obecnego, ani z kandydatów, ani z przedstawicieli komitetów wyborczych, kiedy oni otrzymują to, oni dostają to na biurku, nie wiadomo w kiedy i nie wiadomo o jakiej godzinie nikt tego nie kontroluje. Oni z tych kart wyborczych mogą sobie wyjąć absolutnie, ile im się chce. Akurat tyle, ile jest na przykład jemu potrzebne do zwycięstwa wyborczego, tak? Yy, listy wyborcze też yy, nikt nie kontroluje tego. Jest nawet teraz, że one muszą być na. Na dzień przed wyborami dostarczone, czyli nawet członkowie obwodowej komisji wyborczej nie są w stanie sprawdzić, czy te listy rzeczywiście pochodzą z centralnego rejestru wyborczego, czy na przykład pan Trzaskowski sobie swoje własne listy wyprodukował, tak? Bo tak może być. To cyrk na resortach. Ależ to jest cały czas cyrk. My o tym mówimy od lat, że to jest cyrk. No ale mamy do czynienia z błaznami, którzy się w tym cyrku świetnie y, odnajdują. I, i my jako ruch kontroli wyborów tłumaczymy im słuchajcie no tak nie może być no nie może być tak że wójt yy, czy samorząd po prostu jest organizatorem tych wyborów w wyniku którego oni sami będą wybrani tak a mają nad wszystkim kontrolę chociażby właśnie nawet nad tymi listami tych list wyborczych nikt nie sprawdza czy one rzeczywiście pochodzą z centralnego rejestru wyborczego reforma niby wskazuje, że powinny to być listy z centralnego rejestru wyborczego, ale nikt nie ma gwarancji takiej, czy pan Trzaskowski wydrukował sobie listy wyborcze rzeczywiście z jakiegoś PDF-u, dajmy na to, który dostał e, pocztą elektroniczną, lub też przywieźli mu wydrukowane, czy on po prostu wrzucił sobie je do niszczarki, a na jej miejsce wydrukował takie, żeby wygrać w pierwszej turze. Tego nikt nie sprawdza, a jeśli, jeśli się weźmie pod uwagę, że większość tych obwodowych komisji wyborczych nie jest wcale obsadzona przez prawo i sprawiedliwość, być może na podstawie jakiegoś porozumienia, że oddajemy wielkie miasta, tak, oddajemy, niech żyje okrągły stół, okrągły stół musi trwać, niech będzie tak, to wyjść już weźcie te te wielkie miasta, a dajcie nam na przykład sejmiki, tak. Yy, pozwólcie nam przegrać, pozwólcie nam wygrać, tak? Yy, yy, czy pani, yy, jak ona tam się nazywa yy, w, w Gdańsku, prawda, yy, wygrywają być może ci, którzy są sprawniejsi i bezczelniejsi, tak? Jeśli to są rzeczy newralgiczne absolutnie, których nikt nie kontroluje, to jaki jest problem, żeby naprawdę, mając te pieczęcie wcześniej, mając karty wyborcze, Wcześniej udostępnione, gdzie później ci urzędnicy z miasta liczą niby, że przyszło im tyle, zabierą sobie tyle, spakują tyle i obwodowym komisją wyborczą wydadzą tyle, opisując na paczce, że jest, że jest tyle. No dobra, a nie już nie mówiąc o tym, że są nawet takie miejsca w Polsce, jest i bardzo dużo, gdzie w ogóle karty wyborcze cały czas, nawet w dniu wyborów, mimo że kodeks wyborczy tego zabrania, są cały czas w urzędach. I w razie czego, jak brakuje, to obwodowa komisja wyborcza ma zadzwonić do jaśnie pana wójta albo jaśnie pana prezydenta, że właśnie kończą się im karty i please, przywieźcie nam trochę jeszcze kart, nie? I tego się nie ukrywa, to jest po prostu wbrew kodeksowi wyborczemu, a taka jest praktyka. Czyli te karty wyborcze zostają, także tak, tworzy się rezerwę. Proszę sobie wyobrazić, rezerwy nigdy się nie rozlicza. Rozlicza się wszystkie te karty, które zostały wydane obwodowej komisji wyborczej, ale rezerwy w ogóle nikt nie rozlicza. Czyli na przykład w rezerwie mogło zostać 200 kart, a później się okaże, że właśnie, wyrzu właśnie je dorzucono tam, no i po prostu zostało w rezerwie tylko tyle, tak? Panie nie, Marcinie, słucham cyr... tego, za każdy wybory robię z Panem jakieś nagranie. Tak, do i za każdym razem mam te same, nowe, te nowe same ale, ale nowe jakieś tam tak. przekręty. I tak sobie myślę, a to może my jesteśmy wariatami, bo po co mówić o prawdę. Zdecydowanie prawdy? dla mnie tak. Yy, dlatego, że nie dlatego, że nie ma pan racji, bo jako stowarzyszenie ruch kontroli wyborów yy, udowodniliście raz, nie dwa nie tysiąc, że jest to wszystko nieprawidłowe, że jest to wbrew prawu wyborczemu, yy, że jest to po prostu hucpa, jest to cyrk, jak pan przed tak. chwilą to nazwał, ale klaszczących Polaków, na arenie tego cyrku, w różnych miejscach, no ja tak no, od semiej. tego służy wieczór wyborczy, tak, gdzie tak. w ogóle nie, nie są jeszcze policzone... Tak, exit pole, są ogromne so, różnice. Exit pole i już po prostu jest rygrz... Tylko do końca, że, tak, że że jest ich tak są. dużo, że po prostu my chcemy, znaczy Polacy, nie my, nie my osobiście, nie pan, nie ja i nasi widzowie, no ale większość, część tego naszego kraju, Naszych rodaków chce tego cyrku, chce być oszukiwana. Może nie chcę Nie wierzą, nie chcę, że to można nawet, zmienić. No może, ale inaczej. No to ile razy ma pan udowodnić, że w każdych tak. z wyborów jako tak. stowarzyszenie RKW, czy jako człowiek, który zajmuje się kontrolą wyborów, yy, yy, udowodnić, że dochodzi do absolutnego złamania prawa? Dla mnie to jest szok w ostatnich wyborach parlamentarnych. Mm. Już tyle gdyby. Dowodów na to, że tak. i naprawdę rażących yy, naruszeń tak, prawa tak, tak. wyborczego chyba nie było do tej pory. No ale ambasada yy, jedna, druga czy trzecia yy, jak przed zaborami wyraża na to zgodę i, i tak zwane elity, które zostały yy, kozie z pewnej części ciała, że tak powiem, spodogona, wyciągnięte, to te elity, po prostu kozie yy, elity yy, chcą tego, tak, bo, bo mają dzięki temu gwarancję. Chodzi o to, żeby był jakiś gwarant niestety nie suwerenem i gwarantem nie jest naród, tylko są te obce siły, tak? Naród bardzo rzadko jest dopuszczany do głosu. I żeby okrasić to jeszcze takim, cie, taką ciekawostką, proszę sobie wyobrazić wybory i referendum w zeszłym roku z Serock komisja, w której protokół jest całkowicie sfałszowany. Gdzie 100% osób, które przyszły do wyborów, wszystkie w, w pytaniach referendalnych odpowiedziały na, na tak. Czyli absolutnie jedyne takie miejsce, bo w większości 90% głosujących rozsądnie mówiło, że nie. Tu zostało, że 100% opowiedziało się na wszystkie pytania tak, i w związku z tym nawet Sąd Najwyższy musiał. Przyznać, że w tym miejscu, w tej komisji doszło do ewidentnego fałszerstwa y, wyborczego referendalnego. I co? I pstro! I y, prokuratura odmówiła badania sprawy, mimo że jasne jest, że to y, przecież jest y, y, naruszenie takich a takich. Y, 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 punktów, artykułów kodeksu karnego przeciwko wyborom, i prokuratora po prostu w ogóle olała sprawę. Powiedziała, że odmawia wszczęcia y, dochodzenia. Notabene zresztą, te osoby, które się podpisały pod tą protokołem, później zrobiły i robią w tej chwili wielką y, w tym samorządzie y, karierę w, tym, w, tym, w tymże mi miejscu. No więc Sprawa trafiła do sądu przez wyborców z tego obwodu, że tak powiem, wkurzonych, oddana do sądu, i sąd mało brakowało, bo musiał wysłuchać argumentacji prokuratury, a prokuratura, jak zwykle, powołuje się na taki idiotyczny u nas zapis, w kodeksie postępowania karnego i w ogóle w tym podchodzeniu do zawiadomień, że człowiek, który zawiadamia o tym, że doszło do jakiejś zbrodni czy do jakiegoś przestępstwa, musi wykazać interes, że on był jedną z tych osób, która jest rzeczywiście jakby zainteresowana w tej kwestii. Czyli nie liczy się prawda obiektywna, że ktoś obiektywnie o czymś. Informuje, co rzeczywiście miało miejsce, i w związku z tym oni się muszą tym zająć. Oni wystarczy, że wykażą, że donosisz czy informujesz o rzeczy być może słusznej, ale nie jesteś tą oso osobą poszkodowaną bezpośrednio. W związku z tym można Cię po prostu spuścić ze schodów. No i nastąpiło coś takiego, że właśnie prokuratura wykazała, że pff, a dlaczego niby my się musimy to zająć, skoro po prostu y, y, zawiadamiący nie wykazał y, tego, że jest tą osobą poszkodowaną. I sąd, na szczęście, mało brakowało już, by przyjął tą, tę argumentację, natomiast na szczęście, y, ci fałszerze, którzy sfałszowali ten protokół, Przedobrzyli, bo wskazali, że wszyscy, czyli 100% głosowało w określony sposób. Gdyby chociaż zostawili, że jeden ktoś nie zagłosował, czy tam parę procent inaczej zagłosowało, to prokuratura mogłaby zawsze się obronić, że no tak, ale pan widocznie jest w tej grupie tych, którzy tu zostali odnotowani jako że inaczej zagłosowali. Na szczęście oni to schrzanili to sfałszowanie i ten zawiadamiający wskazał, że no jak. Przecież on głosował w inny sposób, i jego interes został jako obywatela naruszony. Jest osobą poszkodowaną. No i na szczęście z tego partactwa, z, z fałszowania protokołu, sąd nakazał prokuraturze zajęcie się sprawą i badaniem. No ciekawy jestem, jak teraz ta prokuratura będzie to badać i ile wieków to. Potrwa, no właśnie. Żeby później stwierdzić, że na przykład albo wszyscy wymarli, albo nie wiadomo jeszcze, nie Ale wiem Ale że co. nie ma sprawy. Albo po prostu dla mnie, jako dla obywatela, gdzie my pochodzimy z takiej kultury. I takiego dorobku kulturowego i politycznego, gdzie po prostu źrenicą oka dawniej właśnie była ta kwestia możliwości głosowania. Wtedy, kiedy ca prawie cały świat był w okowach po prostu chamskiego trzymania wszystkich za mordę, gdzie y, ludziom y, tylko jakiejś cząstce y, wolno było głosować, mieli to prawo wyborcze, a u nas zawsze w Rzeczpospolitej było to prawo. Chętnie udzielane innym, prawda? I aż 10, a może nawet i więcej, procent ludzi w Pierwszej Rzeczpospolite miało ten prawo, to, to prawo głosu, prawda? To no jest dla mnie naruszenie prawa, sfałszowanie czyjegoś głosu, absolutnie powinno być karane ciężkim więzieniem, kamieniołami, po prostu w ogóle pozbawieniem praw. Obywatelskich do końca życia. Każda z tych osób, która po prostu podnosi rękę na czyjeś prawo głosu, absolutnie powinna być pozbawiona do końca życia swoich praw, praw obywatelskich. Tymczasem te osoby robią później karierę, stają się na przykład ławnikami sądowymi albo w ogóle robią jakąś inną karierę. No i no, czekamy, czekamy na rozstrzygnięcie, ale no. Yy, Ewidentnie mamy do czynienia z fałszowaniem wyników wyborczych i te wybory też to, na to wskazują, bo, bo nikt nie, nie, no nie uwierzy po prostu w tak wspaniały wynik prawda, właśnie trzeciej drogi i, i, i koalicji obywatelskiej wśród, wśród chociażby rolników. Natomiast z drugiej strony mam pewne wytłumaczenie dla rolników tych, którzy tam jakoś lokują w dalszym ciągu jakieś nadzieje w organizacji, która tak naprawdę przecież absolutnie dożynki w Unii Europejskiej zorganizowała, bo przecież to Mateusz Morawiecki, oszukując koalicjanta i w ogóle oszukując opinię publiczną, oszukując także inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej, przecież podpisał ten. Zielony, no, Zielony Ład i różne inne rzeczy, a, a oprócz tego podpisał y, inne kwestie z, związane z y, uzależnieniem w ogóle pieniędzy z Unii Europejskiej, z tak zwaną kwestią pra, praworządności, narażając nie tylko Polskę, ale inne kraje Europy Środkowo Wschodniej na, na olbrzymi kryzys y, i, i skomlenie o, o środki, które y, y, się y, traktatowo należą, a nie, a nie z racji właśnie jakiejś tam pra, praworządności. Więc Myślę o tym po prostu, że y, musi być wykonana naprawdę olbrzymia praca i nie dopiero pod sejmem przez paru posłów y, Konfederacji czy innych, y, innych ugrupowań, które po prostu muszą zacząć walczyć o, y, o y, głosy polskich rolników i muszą walczyć o te głosy. Polskich rolników w taki sposób, by nie być także podejrzewanym o to, że są jakoś kryptoprorosyjscy, czy że są zwolennikami innych szaleństw. Po prostu, jeśli polski rolnik zdroworozsądkowo zobaczy, że ma zdroworozsądkową, nieoszalałą na innym punkcie jakąś propozycję, to wtedy ten rolnik po prostu poprze coś nowego. Natomiast bardzo często dla rolnika, i nie zgadzam się za bardzo, że tutaj wyjaśnieniem jest to, że, że tutaj rolnicy tylko częściowo się utrzymują ze swojej hodowli czy swojej uprawy, bo zasadniczo chodzi o to, że to jednak są ludzie po prostu mieszkający na wsi, a więc ci, którzy nie zgłupieli do reszty, tak jak właśnie ci. Którzy głupieją w wielkich miastach, czy wykorze są, są wykorzeniani ze swojej przeszłości, ze swojej polskości. Y moim zdaniem, po prostu wystarczy to, żeby przekaz dla rolnika był zdroworozsądkowy. I jeśli będzie zdroworozsądkowy, to, a nie oszalały na jakimś innym punkcie, to on to przyjmie. Natomiast y jest zupełnie zrozumiałe, że jako y y ktoś, kto w sposób zachowawczy, się y, y, jakoś odnajduje w tej swojej rzeczywistości, no to on woli nawet starą biedę, y, ale znajomą, niż y, coś nowego, co może go po prostu zaskoczyć. Na zasadzie takiej, jak kiedyś żebrak, prawda, y, swojemu. Yy, niby dobroczyńcy miał do zarzucenia, że odpędził od niego muchy, bo mówił, Że po coś ty zrobił. Te muchy, yy, które siedziały na mnie, to już przynajmniej były na żarte, a teraz przylecą nowe, które mnie obsadzą i, i wysączą ze mnie znowu, znowu krew. Więc po prostu każda nowa partia, a czekam na powstanie partii chłopskiej z prawdziwego zdarzenia, yy, po prostu musi się objawić jako nie stado nowych much, które po prostu obsiądą rolnictwo i też je po prostu wykończą. Marcin Dybowski, stowarzyszenie rkw.org był moim Państwa gościem. Dziękuję serdecznie, a bo my byliśmy gościem w jego domu tutaj. Tak. tak naprawdę. Zaczarowanym za, domu, tak? Zaczarowanym dom w zaczarowanym domu. W zaczarowanym w... Wyłożonym książkami. <grym> jak, jak na prawdziwe wydawnictwo <grym> przestało. Dziękuję serdecznie, dziękuję Wam kochani, zapraszam do wsparcia lajkujcie, udostępniajcie PSTV. Dziękuję, do zobaczenia.